Siemandero. Przygotowania pługa do orki na rzepak. A jeszcze jutro u nas... rozpust parafialny. Odpust znaczy się znaczy. No i trzeba będzie tutaj, o, patrzcie. To jest to? To dłuto czajse. Trzeba było kupić nowe dłuto. Nowe dłuta, które złe. Co, paniacku, podoba się dla jego? Przywiezłem od kowala. Znalazł ja kowala, znaczy kolega mi to znalazł kowala. No i poklepany, no. Z 2 lata będzie. Nie, 2 lata, no. Z gówna nie ulepisz, jak to mówię, no ale one już były strasznie zniszczone, te lemiesze. A, teraz będą szły. Teraz powinny iść już. Dobra, bierz. Czekaj, Andrzej. Dobra, przywracają go tak delikatnie. I teraz ta rączka będzie przeszkadzała. Wiecie, on butem rusz. Tak jak wtedy. Aby tylko tam... O, dobra. Mówił brutować. No to jak ubercany wygląda z tej perspektywy. No, kupiłem nowe śruby, ale to trzeba dać stare. Bo łby wystały tylko dużo. Tam też były... Spodnice to będą do końca życia, widzę. No lepiej nic nie gadaj, bo taki kamień wyskoczy. Te układnie są mocne w tym pługu. Na takie orańce my mamy ani... U nas nie ma ani żadnych kamieni. Ani nic. No co? Mogę go. Ten był z przodu, damy go z powrotem. Ale widać, bo ten był czerwony. Z koksem chłop pali, zobaczcie. To jest jakaś Beliota firma czy coś. A te są już inaczej jeszcze z innej parafii. Ten to nawet nie ma rodziny żadnej. Nam jest zakręcony, nasmarowany, nie tylko od zewnątrz, tylko i tam w środku. Kiedyś przyszło odkręcać, żeby lżej, ale to tak będzie lżej na życie. To jest taka różnica, jak nasmarujesz to 5 razy. Jak pan, śrubki za nie wziąłem. No to trzeba się nie. Kogo? Tyle miesza. Nie, miałem znaczyć, ale... Tak by śruba, farba by wypalił, trzeba było zapunktować najwyżej, ale... Gdzie ten łotwór jest? Dobra. To takie specjalistyczne śruby, znaczy tutaj, nie? Ale gwinty takie jak polskie zwykłe. Ten nowy tam tutaj. Ten nowy dłuto znaczy się. Czy się znaczy? Mirek Komarek. Dobrze będzie chociaż, Andrzejku? Tu tak trochę jest, nie bardzo, ale... Dobra, zaraz to złamie się. Jedno już jest skiba porobiona. Dobra. To co, ja przykładam sobie klucza, jak mogę sobie wziąć długo na sapkę. Nie wiem. 15 razy trzeba. Szukałem kowala, to był problem z kowalem, ale się znalazł się. Jak pan to komuś będzie, nie? Kurde pana. Jakoś krótka ona, je.
No bo ona chyba... coś nie jest. Ona może z tej dłuta tego... Dobra. Nie, to trzeba inną dać. Są stare. Ale jary. Dobra. Daj się tu przysnąć. No ta krótsza trochę. Masz tę krętkę? Masz. Gieniek ma wrażliwe uszy na stukanie metal. No i panie. Chyba będzie tu licha. Trzeba dać... ścięte za bardzo. A to jakby dał? Ta będzie o... Działeś. Czekaj, trzeba przysmalić. A wy już macie półranny rzepak? A po co? Oceniam wizualnie stan dłut. No to z tej strony zobaczcie, jest już wykorzystane. A z tej jeszcze będzie. Co ono? Nic nie. Praktycznie nic nie jest zniszczone. Tutaj trochę gładź. Wypolerowana. I to będzie tutaj. Sobie. Albo zaraz. Nie. To będzie tutaj. To damy sobie tutaj. Dłuto. Takie dłuto kosztuje 36 zł. No można sobie było kupić nowe, ale po co? Jak jeszcze ma dobrą drugą stronę. To się raz tak odwraca, nie? To jeszcze tutaj będzie. Tu patrzcie, ty gruby metal jest. A tu już jest to. Pyk. I tutaj pójdzie sobie. Zaraz, o. Oglądacie czasami Jarka Ogarka, czy nie bardzo? Coś on teraz słabo filmy wstawia. Może się gdzie użenił? Co jak to jest, kurde? Macie jakieś informacje, co tam się dzieje się, że wiesz? Może się już mu nie chce nagrywać dla jego. Tych wszystkich rzeczy. No to. Może już stary. Nie chce się dla jego. Bo co, marujemy sobie troszeczkę? Nie wiem, czy kamera dobrze skierowana je. Kiedy będziemy orać? Ktoś zapyta, bo pługi szykujesz, pani szykujesz. Może w piątek założymy kawałek. Dwa traktory, czyli dwa kwerlandy. Czteroskibowy i trzyskibowy. Ten ma 16 cali, tamten ma 14 cali. Ten z 80 będzie chodził. A tamten z zetorem. Dobra. O ta. I dwie skiby już są. Bo skibowcem już orać można. Dobra, jest porobione. Jeszcze tylko tak sprawdzam, czy coś nie opominąłem, której śruby na szybkości. Nie może. No tak, dobra. I jest. Obrócić to już posmarowałem. Kółka posmarowane są jedno. I to z tyłu, co jest takie, o właśnie to, które działa jako... Bo tutaj nie ma takiego tego lemiesza, tej płozy, przepraszam, płozy nie ma. To koło ustawia się w tym miejscu i opiera o tą pionową część bluzny. Nie poziomo, tylko pionową. Kiedyś w zimie, jak będzie czas, użyska trzeba będzie popatrzeć w tych krojach.
No to. Jak w zimie, jak będzie czas, oczywiście. I to i tutaj można było dać inne oklinę, ale póki jest, to jest. I tak to. Dobra. Można powiedzieć, że pług prawie gotowy do orki. Ten krój jeszcze tylko trzeba będzie przykręcić z przodu. I tyle. Albo i bez niego, ale chyba z nim. Tu są trzy kroje, czwarty nie pasuje. Musiałby być tu założony. I by zaczepiał o dolny zaczep w 80. Dlatego go tu nie ma. A tam ogólnie jest. Czy tam w stajni. W tamtym pługu czy skibowym nie było założonych ścinaczy. To zaraz wam jeszcze pokażę, jak już tamten pług zaraz wygląda. Gotowy też do pracy. Czy ja go dam radę dignąć? O. Woli panie. Zaraz nie połamać, co? O! I już stoi. Działałeś to? Czy jeszcze ten krój będzie zakręcić jeden? To jest to? No ta! Andrzejku. To nie jest. To. Nie ten pług? Chyba ten. To co, bym tego przełożył, bo tam brakuje dwóch. Bo to i tak się nie będzie chyba używać. Tak? A co chodzi, że śruby brakuje, tak? Tego nie ma całego układu. A, tamtym, nie? Te. Mówisz pan, że lepiej było tak. Było kiedyś, ale powykręcały. No ta. Tutaj jeszcze stoi sobie zatorek. Czeka, żeby tamten pług odebrać z warsztatu od pana Jacka. Ale odbierzemy. Znaczy wam zaraz. Jeszcze nie schowany stół do rzepaku. Zaraz pokażę dla was jeszcze, jak to wygląda. Tamten pług. Tu bramę pasowałoby zrobić. Wszystko pasowałoby zrobić, tylko nie ma kiedy. Ostatnie sianokosy. 30 wiązek przywieźliśmy dzisiaj jeszcze po pracy. O. A tutaj sobie stoi wszystki bowy. Już gotowy. Nawet już próbowałem, czy on będzie szedł w ziemię. Już tu farbę zryło trochę z dłuta. O. Pozakładane te wszystkie ścinacze. Mam jeszcze te elementy. Takie te blachy, nie wiem jak to się nazywa. Przedłużenie tej odkładni. Ja to widzę, że to nie jest do niczego potrzebne. Także nie jest zakładane. O tak to. Zabieramy go stąd tutaj, bo jutro szwagier zaparkuje maszynkę, jak przyjedzie. No bo jeszcze dzisiaj w nocy. Z Krakowa. Na odpust. Jeszcze dzieciakom kupi, niech nam cieszą. To dzieci, prawda? Dobrze by było, wziąłeś? Sam zaraz założę, o. No tak, dobra. Patrzcie, jak to pięte, kurde bele. Pół trochę się już opuścił. No tak, a bo ty możesz na 4 skiby, na 30, na 3, a 80 będzie spoczywać. Co, jak mówicie? Nie no, sucho strasznie. Jakby było trochę wilgoci w ziemi, to i tym by jechał. Spokojnie. No to. Co to się kurde, bo pokiełbosiło. Jedzie na zakrętach skrypi już. Czyli łożyska do wymiany. Nie wiem, czy tu skrypi, ale w tym kole nie wiem. Czy wróci nic raz, wróci teraz nie. Powiem. Trzeba podnieść, pokręcić, zobaczyć. No. No ale tak się zrobi, weźmie. Nawarkiem trzeba podnieść i zobaczyć, dlaczego tak jest. No taki nawarek, akcja. Ups. Mogą to widać, tu zaraz trochę rysora. Ale najpierw podnosiłem. Będziesz pan zadowolony.
chodź. Może tylko dokręcić idzie. Jest tu nie huczy. Nie słyszałem, tylko czasami tak jakbyś jakiś kurzecha rozjechał. No może stopniało, że ten, ale... Pewnie nikogo. Może nic, coś. Nie ksichał prosto, tylko wiesz, skręcałem. Może tu on, tu jest na tym stworzniku trochę luzu. No. Tutaj jest mankament. Kurde ból. No, no to. Dobra, to koło tylko dokręcę, pewnie będzie dobrze. Nie, Andrzej? No to. Znaczy zaraz palce do samych łokci, które mu użyć. Dobra. Zobacz, jak się dokręci, będzie na sztywni trochę, no. No będzie, jak nie, to trzeba łożyska tu zmienić. Dobra. Śrubkę już mniej więcej widać. To jest za... zawleczka. Trzeba ją będzie tutaj te nóżki do siebie zdusić i ją w górę wyciągnąć i śrubę dokręcić. I tyle. Łatwiej cała historia. Kryzys zażegnany. I tak w tym roku coś poszykowane przed orko. Zawsze to... nie ma. Się kręci. No ta. Działeś. Czegoś taki kurde jeszcze luz jest na tym. Zawsze mnie to kurde irytuje, zastanawia. No i ten stworzeń, trzeba go troszkę. Ten jest wytarty. To raz. A drugie oczko w siłowniku tam to jest. Spierdaczone. No. I to wychodzi. Pół centymetr luzu. No ta. To łóżysko w tym trzeba będzie kupić w siłowniku. To czasami szosy on se lata jak chce. Ja policja zatrzyma, powie. Panie, pan pijany? Gdzie? Pił pan coś? Czemu pan jeździ po pijanemu? Albo to człowiek wie, po kim jeździ. Dobra, jeszcze podsmarujemy. Tak to smarowałem gdzieś na żniwa, ale to aby można często smarować. I się zapowietrzyło się. Idzie. Tak to wodnica ma tylko tendencję się zapowietrzyć tam. W środku jest krzywo smar położony. Proszę ja was. Ale smarowanie to podstawa. Bo kto smaruje, ten jedzie. I to się w każdym tym sprawdza, nie? Jeszcze tutaj na tym przegubie. Na kołysce, czy tam to się nazywa się? O, tam. Gdzie to jest? Dobra, że. Tam trzeba było się położyć pod spód. Tu posmarujemy jeszcze. Tutaj. Tam jeszcze. No i dobra. I wszystko będzie. Jeden ciągnik w sumie gotowy do worki. Tylko lać ropę. I jechać. Puch odłożę już tam, żeby tutaj stał. Czekał już na swoją kolej, czyli pewnie. Pewnie w piątek będziemy orać. Po pracy. Założymy sobie z jeden kawałek, tam nie wiem, który taki większy. Tam hektar 60, półtora hektara, zależnie. Poleci na ludzie? Pokaż pan. Panie, to będzie go palu na darmo. Szkoda akumulatorów. O. I już górskie akumulatory. podjadę kawałek, nie będę go zapalał. Czyli uruchamiał silnika. Już jedno zapalenie dłużej. Kurde, myślałem, że leci. No. Także jeden kawałeczek sobie zaoramy. Czy tam jak to nazwać, wykonamy orkę. I w sobotę będziemy sieli, jak pogoda pozwoli. A jak będzie deszcz, to jeszcze bardziej się moje serce radowało. Tam bozia z góry trochę deszczu dała.
wilgoci zawsze trochę. Nie za dużo. W tych czasach to w ogóle no jest sucho, że hej. Ten trzyskibowy pług trochę źle postawiłem. Można ich było tak razem koło siebie postawić, żeby tak się dumnie prezentowali razem jeden z drugim. Pogadają za ten czas do soboty, do piątku znaczy. W sobotę też będzie orka szła, na dużą skalę już. Dobra, czekaj pan, żeby to 80 było dobrze pod niego podjechać. To tu się go cofnie. Widziałeś? O. I tak to, proszę państwa. O. Także pozdrowionka. Jutro u nas odpust. Kto tam gdzieś z bliska, to zapraszam. Bierzcie dzieci, kupujcie dzieciom wszelkie prezenty. Szczypę. Kiedyś na odpustach to się kupowało. A, watę cukrową. Ale to nie. Najważniejszą rzeczą na odpuście kiedyś było kupić sobie picie w takim woreczku. I się przebijało róg. Czy tam róg, czy u góry. Bo to był taki woreczek, picie w woreczku foliowym. Nie wiem, jak ktoś z moich lat i pamięta tamto, to kurde. Nigdzie takiego dobrego teraz picia nie kupi, jak tamto było kiedyś. To jeszcze było w czasach PRL-u. Ja wiem, ile to było lat temu. Pewnie ze 30. Ta. 30 i plus jeszcze. Kto starszy, to zna tamte czasy. O, tutaj się trochę... To, ale... Coś tam się, kurde, obraca. Także... Dobra praca w złoto się obraca. Dobra, to gruszy. Także pozdrowionka dla wszystkich. Trzymajcie się ciepło, gorąco. Z Panem Bogiem. Dużo życzliwości Bożej. No i w ogóle wszystkiego dobrego. Cześć.